Dla większości z nas 1 maja to czas słodkiego lenistwa i majówkowego szaleństwa. Niektórzy zaś z sentymentem wspominają tego dnia dawne święta pracy, niegdysiejsze pochody i akademie. Tradycja świętowania 1 maja sięga końca XIX wieku. W 1895 roku po raz pierwszy odbyło się takie właśnie święto ludzi pracy. Ludzi, którzy ciężko pracowali i naprawdę byli w fatalnych warunkach materialnych. To od roku, bodajże 1895 roku w Chicago chyba, ale nie jestem pewny, cały czas zawsze trwały takie spotkania pierwszomajowe. I to święto nie jest tak, jak teraz mówią nasi, że tak powiem, adwersarze, święto robione przez komunistów. To jest robione święto przez robotników, którzy ciężko pracowali i żyli w warunkach fatalnych materialnie. I stąd również ta tradycja, że pracę trzeba szanować, wielbić wprost i tworzyć warunki do jej istnienia, obowiązują dalej. Jaworznicka Lewica zwyczajowo 1 maja składa kwiaty i zapala znicze pod jaworznickimi pomnikami upamiętniającymi ruch robotniczy. Lewica jaworznicka już dzisiaj złożyła kwiaty pod pomnikiem poległych mieszkańców Byczyny. Jest to tradycyjnie organizowane składanie kwiatów oraz drugi pomnik tutaj będący za nami. To jest pomnik poświęcony poległym w maju 1931 roku strajkującym robotnikom, których granatowa policja zastrzeliła w trakcie protestu. Jako asystent społeczny europosła i w imieniu pana posła wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego Lewica jaworznicka dzisiaj chce te dwie uroczystości uczcić. Maj w ogóle jest dość szeroko obecnie świętami dużymi, bo w 2004 roku wstąpiliśmy 1 maja, zostaliśmy oficjalnie uznani członkami Unii Europejskiej. Planowaliśmy na rynku imprezę wesołą, bo powinna to być wesoła impreza, ale niestety ze względu na ograniczenia covidowe w tym roku ta impreza się nie uda. Mam nadzieję, że w przyszłym roku ograniczeń nie będzie i 1 maja, oprócz tego, że złożymy kwiaty, zorganizujemy wesołą imprezę na rynku. Przedwojenni polscy socjaliści organizowali tego dnia uroczyste akademie, o których prasa robotnicza pisała, że to uczta duchowa w najlepszym gatunku. Warto zaznaczyć, że na owych akademiach peany na cześć radzieckich towarzyszy nie padały. Polscy przedwojenni socjaliści nie paktowali z krajem rad. Święto pracy było dla nich powodem do dumy i poczucia godności ludzkiej.